Witajcie. Nazywam się Marzena Mawricz i jestem psychologiem i psychoterapeutką integracyjną. Przygotowuję dla Was rozmowy z psychologiem, a dzisiaj zaprosiłam do nas na spotkanie Magdę Łucjan. Na pewno znacie tą niezwykłą dziennikarkę, reporterkę, która robi dla nas reportaże, które z pewnością warto oglądać, a do nich należy jeden z ostatnich, Taka Twoja uroda, o endometriozie kobiet. O tym dzisiaj opowiemy, ale i nie tylko o tym, bo jeszcze trochę o wewnętrznym krytyku, o perfekcji i o tym, jak zwalniać się trochę z tych nakręcających, męczących myśli. Zapraszam na tą rozmowę. Do dzisiejszej rozmowy w ogóle zainspirował mnie Twój post na Instagramie, który był takim podsumowaniem roku. Odniosłaś się do tego, jak się czujesz, co myślisz o sobie, że bardzo często siebie w ogóle poprawiasz, że masz wrażenie, że zrobiłaś za mało, że jeszcze trzeba by było więcej. I zrobiłaś taki stop i mówisz dosyć. Teraz, żeby o tym nie myśleć, popatrzę na swoje osiągnięcia. No i opowiedziałaś o swoich osiągnięciach. I teraz chciałabym Cię zapytać. Które z tych osiągnięć, które wymieniłaś w tym poście, one są dla Ciebie jakoś najbliższe? Najbliższe, nie wiem, sercu, tego, co lubisz, co potrzebujesz? Aktualnie w ogóle najbliższe jest mi to, że w ogóle ćwiczę z tym, żeby myśleć nieco inaczej o swojej pracy i o sobie. Czyli właśnie staram się skupić czasem na tym też, co dobre. To zacznijmy chwilę od tego, wiesz, bo de facto to jest też taki temat dosyć bardzo nośny w mojej pracy, w mojej praktyce terapeutycznej. Przewija się bardzo wiele kobiet, które pewnie będą podobne do tego, jak Ty to przeżywasz. One są perfekcyjne, one są waleczne, one są bezkompromisowe, po prostu uwielbiają stawiać sobie cele, ale mają takie poczucie, że ciągle nie zdążą z czasem, że powinny zrobić jeszcze lepiej, dążą do perfekcji. Czy to jest coś takiego, coś Ci znane? Tak, absolutnie jest mi to znane. Rzeczywiście też zauważam coś takiego, że jeżeli wpadam w taki bardzo aktywny tryb, czyli właśnie na przykład czas, gdy pisałam pierwszą książkę, drugą książkę, no to pracowałam w faktach do 19, do domu, szybko coś zjeść, do stołu i do pisania. No i to jest taki czas bardzo aktywny, wręcz wyczerpujący, ale i marzę o tym, żeby on się skończył, żebym już skończyła pisać, czy taki właśnie super aktywny czas dobiegł końca, ale właśnie jak dobiega końca, to wpadam w pułapkę takiego poczucia, że co teraz? Co ja mam teraz robić? Czemu nic nie robię? Czemu marnuję czas? Czemu leżę na kanapie i oglądam jakieś głupoty zamiast robić coś? I jakby to jest taki trudny moment, w którym ja mam świadomość tego, że to nie jest zbyt rozsądne podejście, bo nie da się żyć cały czas na takich obrotach, ale zaczyna mi brakować tej adrenaliny, zaczyna mi brakować tego tempa. No i długo muszę ze sobą rozmawiać, żeby wprowadzić się w tryb większego spokoju. Czy masz takiego swojego wewnętrznego krytyka? Tak. Takiego cenzora, który niestety... Mam cenzora, z którym walczę bardzo, ale mam cenzora, który właśnie... A to jest niezadowolony, że leżę i odpoczywam, że nie wymyślam kolejnych nowych rzeczy. Mój mąż się śmieje, że jak jestem właśnie w takim trybie bardzo intensywnym i on już widzi, że ja sama mówię, okej, dość, przesadziłam, to on mówi, jasne. Tydzień będziesz miała wolnego i już mi powiesz, że marnujesz czas, życie i musisz robić coś nowego. Więc rzeczywiście ten krytyk w ogóle zaostrza się z wiekiem, ale też ja jestem coraz bardziej świadoma i staram się walczyć z tym. A słuchaj, czy ten wewnętrzny krytyk to on jest taki dla Ciebie surowy w takim znaczeniu, że położysz się na przykład, chcesz zasnąć, a tu się pojawiają cały czas myśli, że dzisiaj coś źle zrobiłam, powinnam to powiedzieć inaczej, mogłabym to poprawić. Zdarza mi się to, że analizuję wszystkie rzeczy za bardzo, za długo. Podejrzewam, że 99% ludzi nawet nie pamięta tej rozmowy, a ja analizuję, czy to, co powiedziałam, to było dobre, co ta osoba pomyśli, czy nie wyciągnie tego z kontekstu. Chociaż muszę przyznać, że z wiekiem jest tego coraz mniej. To znaczy lata temu, jak zaczynałam pracę w zawodzie, a byłam nastolatką, no to przejmowałam się absolutnie wszystkim. I także potrzebowałam stale być w kontakcie z bliskimi ludźmi, żeby zadzwonić, powiedzieć, że taka była sytuacja. I moi bliscy, kochani, najlepsi na świecie, znosili te wszystkie opowieści, które podejrzewam jakby...
Czyli potrzebowałaś analizować, tak? Sprawdzać to, wypowiedzieć to, co czujesz, myślisz i co? I też potrzebowałaś takiego uspokojenia? Tak, absolutnie. Ze strony bliskich potrzebowałam uspokojenia i moi bliscy tutaj na szczęście stawali na wysokości zadania, szczególnie moja mama, z którą byłam non-stop w kontakcie i jestem nadal, mamy taką bardzo bliską relację, więc, więc tak, ale też no, trzeba przyznać, że byłam bardzo młoda i wpadłam w bardzo dorosły, odpowiedzialny, trudny świat, a że niezwykle mi zależało na tej pracy i wiedziałam, że to jest moje najwyższe marzenie, no to ja po prostu każdą rzecz, każde wydarzenie analizowałam, czy ta sytuacja czegoś nie przekreśli. Czy ta sytuacja... Byłaś taką ambitną, młodą dziewczyną, która... Tak, myślę, że za bardzo. Z dzisiejszej perspektywy myślę, że za bardzo i jak przychodzą bardzo młodzi ludzie do nas, do redakcji, to mówię im, weź głębszy oddech, nie nakręcaj się aż tak, daj sobie przestrzeń na swoje życie prywatne, bo ja sobie nie dawałam przestrzeni. Aha. Tylko nikt mnie do tego nie zmuszał, więc to też nie jest tak, że ja dzisiaj czegoś żałuję. Ja byłam, zaczynałam w Radiu Z, jak miałam 16 lat, byłam pierwszy raz na takich praktykach i jak już mogłam nieco więcej przebywać w radiu, na początku to były weekendy, święta, wszystkie święta, ferie, wakacje, zawsze gdy tylko mogłam, to byłam w radiu i przychodziłam o 7:30 rano, chociaż praca reportera zaczyna się o 9:00, ale ja przychodziłam popatrzeć na pracę redakcji, na Monikę Olejnik, która się szykuje do wywiadu. I wychodziłam koło 19:00, a wszyscy wychodzili o 17:00. Tylko ja byłam tak po prostu nakręcona i chętna, żeby to wszystko oglądać. Natomiast po iluś latach jest taka myśl, że może to nie jest rozsądne, że trzeba się nauczyć znajdować balans, tak? Bo to jest taki zawód, którym łatwo się wypalić. Czyli to dążenie do perfekcji może być bardzo męczące i doprowadzać do takich stanów, wiesz, nawet depresji. Na szczęście tego nie doświadczyłam, chociaż rzeczywiście jakby ten zawód jest taki nierówny, tak? To znaczy są okresy, gdy jest super, świetnie, ale są też okresy, gdy masz takie poczucie, że trochę się wypaliłeś, że trochę musisz nabrać do tego dystansu, bo to jest niezwykle aktywne życie. Jesteśmy non-stop, super aktywni, super dynamicznie pracujemy, zaczynamy wcześnie rano, kończymy wieczorem, ale tak naprawdę ta nasza praca nigdy się nie kończy, bo musimy być na bieżąco ze wszystkim, tak? Też żyjemy w czasach, w których cały czas coś się dzieje, dużo złych rzeczy się dzieje, więc no, ale są też ludzie w innych zawodach. Ciągle taka uważna, tak? No gotowa na wszystko, to chyba ważne w pracy reportera, nie? Taka gotowość. Trzeba być uważnym, ale też jesteśmy non-stop bombardowani złymi informacjami. No i siłą rzeczy to przez nas przechodzi, nie da się od tego odciąć, tak? No właśnie. Tutaj o bardzo ważnej mówisz kwestii, ponieważ dotykasz zawsze tematów takich, powiedziałabym, czasami brutalnych. Taki pokazujesz ten świat od strony no, czasami tej nędzy ludzkiej, cierpienia ludzkiego, bólu. No i teraz jest jak sobie z tym radzić? Jak ty sobie z tym radzisz? Różnie. Są historie, które bardzo się odbiły na mnie też osobiście. Natomiast ja staram się z tego wszystkiego wyciągać coś dobrego i myślę, że ostatecznie na tym stoi, ale rzeczywiście są tematy, które musiałam odchorować też fizycznie. Głównie to były tematy wojenne, czyli rozmowy ze świadkami historii. Chyba najmocniej absolutnie mnie dotknęła rozmowy z byłymi więźniami Auschwitz-Birkenau, ponieważ cykl telewizyjny kręciliśmy w Auschwitz i spędziliśmy tam bardzo dużo czasu. Też była zima, więc było większość czasu ciemno. Tak, było bardzo zimno. Bardzo doświadczyliśmy. Prawdy, która była tego, prawda, życia w tym obozie. I siedzieliśmy w oryginalnych wnętrzach, bo nagrywaliśmy rozmowy w barakach, więc już nie tylko te okoliczności były straszne, i siedzenie w tym obozie tak dużo czasu. Wiemy też, ludzie, którzy odwiedzili Auschwitz, wiedzą, z jakimi emocjami się to wiąże, więc spędzenie tam na przykład 2 tygodni, no to jest to ciężkie. A jak do tego dochodzi to, że wchodzą ludzie na tę rozmowę i jeszcze zanim usiądziemy do rozmowy i zanim w ogóle wejdziemy w świat ich wspomnień, to ja już widzę na ich twarzach emocje, że oni są w miejscu, w którym byli. No to było wstrząsające. I rzeczywiście to bardzo długo odchorowywałam i fizycznie mnie rozłożyło, bo miałam jakieś gorączki między tymi wyjazdami, ale przede wszystkim psychicznie. Rozmawiając z tymi ludźmi i widząc swoją reakcję tylko na opowieści, nadal nie umiem sobie wyobrazić, co czują oni. Kiedy wracają do tych doświadczeń. A wracają do nich codziennie, z tego, co mówią. Znaczy, ich życie jest pełne obozu przez kilkadziesiąt lat po obozie.
Niektórzy mówią, że nie ma dnia, w których nie wspomnieliby obrazów z Auschwitz. Można powiedzieć, że ten stres pourazowy się u nich nie kończy. Ta trauma życiowa zostaje. Więc tak. Trochę zaprosili cię poniekąd do tego swojego świata. To musiało być dla tak młodej osoby jak ty wstrząsające. Ale jednocześnie to bardzo cię gdzieś ciekawi, ta część smutnej naszej historii. Znaczy myślę po prostu, że jest ważna. I od zawsze ten temat rzeczywiście mnie ciekawił, chociaż nie wiem, czy to jest dobre słowo. Po prostu miałam poczucie, że jest ważne. Zaczęło się od lektur Władysława Bartoszewskiego. I tak już zostało, że ten temat gdzieś mi siedział w sercu. No i jak już miałam narzędzia, pracując w telewizji, zaczęłam myśleć, co mogłabym zrobić, żeby w jakiś sposób wrócić do tego tematu. I uznałam, że najlepszym i najbardziej rozsądnym pomysłem jest to, by po prostu dać przestrzeń tym ludziom. Mam takie poczucie, że w dzisiejszym świecie jest mnóstwo ludzi, którzy nam mówią, jak mamy żyć, co mamy myśleć, co mamy robić, co jest dobre, a co jest złe. A brakuje w tej przestrzeni publicznej ludzi, którzy naprawdę mogą nam to powiedzieć. Tak. No i dla mnie to są ci ludzie, tak? I powstańcy warszawscy, i byli więźniowie obozów koncentracyjnych, i ludzie, którzy to jako dzieci byli w getcie. To są świadkowie tych wydarzeń, prawda? Tak, plus też doświadczyli takich rzeczy, że naprawdę mają wiedzę, mądrość życiową, którą mogą nam przekazać. Niezwykle i prawo, żeby też doświadczać w opowiadaniu tego i nam przekazać te treści. Ważne być może właśnie, żebyśmy nie zapomnieli. Tak, absolutnie. Dzisiaj większość z nas chce się wypowiadać, a bardzo mało słuchamy. Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, że i twoja praca jest bardzo ważna, żeby przyczyniać się do tego, żeby ta historia w nas gdzieś zostawała, ale też żeby pokazać jakąś prawdę, bo chyba o tym mówisz. Taką pokazać prawdę ludzi, którzy przeżyli te doświadczenia. No i myślę, że to ci się udaje, sięgając do tych tematów, robiąc te reportaże w taki, a nie inny sposób. Kolejnym niezwykłym twoim przecież dziełem jest coś, co dla miliony kobiet, bo to już chyba 3 miliony Polek, tak, cierpi na endometriozę. To też bardzo trudny temat, ale też mnie zaciekawiło, skąd u ciebie gotowość na to, żeby go podjąć. I podczas realizacji reportażu, ale też wcześniej, stąd to się w ogóle wzięło, że w życiu bardzo wielu z nas jest ktoś blisko, kto doświadcza tej choroby i przechodzi przez tę niezwykle ciężką drogę braku zrozumienia, braku diagnozy, braku zaopiekowania, drogi medycznej, ogromnego cierpienia. I podczas realizacji tego reportażu z Kasią Górniak, bo ona jest współautorką, na każdym kroku spotykałyśmy kobiety, które nam mówiły: ja też, moja przyjaciółka też. Ale nie wiedziałam, że przez to przechodzi. Jestem w szoku. I to jest poruszające niezwykle, że choroba, o której ktoś, kto na nią nie choruje, nie ma o niej pojęcia, nigdy nawet nie słyszał tego słowa, a ta choroba niszczy życie, zdrowie, codzienność, życie tak wielu kobiet. Odpowiada za połowę przypadków niepłodności w Polsce. I a podobno nam tak zależy na płodności. Na płodności i na tym, żeby nas przybywało, tak? Dokładnie. No ale opowiedzmy może przy tej okazji więcej, ponieważ ciągle ta choroba, która zresztą jest potężnym bólem i cierpieniem kobiet, i o tym bólu też trochę powiemy, bo udało wam się, myślę, pokazać nam, słuchaczom i widzom, co to ten ból jest tak naprawdę. Dzięki temu, że uczestniczyłyście tak blisko w życiu chorych kobiet. No właśnie, ból to jest główne zagadnienie endometriozy, można powiedzieć. Endometrioza to jest choroba, która ma swoje źródło w macicy i wynika z tkanki, która ją wyściela, czyli właśnie endometrium, ale ta tkanka w jakiś sposób, naukowcy nie mają pewności w jaki, jest kilka podejrzeń, wydostaje się poza macicę i zaczyna atakować inne organy. Może zaatakować w zasadzie wszystkie organy ciała. Zaczyna się od tych najbliższych, jelita, pęcherz, otrzewna, nerki. Może wejść na przeponę, nerki, dokładnie, żołądek, płuca, nawet mózg, kości, ścięgna, oczy, wszystko. Wszystko może zostać zaatakowane przez tę tkankę. Ona się wydostaje i zaczyna narastać, naciekać, niszczyć, atakować. To jest niezwykle agresywna tkanka. I się złuszczać. Tak, i się złuszczać. I tak na bieżąco. I to doprowadza do permanentnego stanu zapalnego w organizmie i potwornego bólu. No i właśnie ból jest takim głównym zagadnieniem endometriozy. No i stanęłyśmy przed dosyć trudnym zadaniem, jak pokazać w telewizji ból, tak? Żeby ktoś go zrozumiał, jaki to jest ból. Bo i można poczuł powiedzieć wręcz. Ból, tak. No i tutaj zawdzięczamy to tak naprawdę naszym super odważnym bohaterkom reportażu, które wpuściły nas do bardzo intymnego świata.
swojego bólu, swojej choroby. No i jedna z bohaterek nagrywała taki pamiętnik bólowy, w którym pokazuje siebie w najtrudniejszych momentach, w których ostatnią rzeczą, o której się myśli, jest to, by sięgnąć po telefon i się pokazać. Zresztą to też był proces, bo my byłyśmy wiele miesięcy w kontakcie i pytałyśmy stale Amelię, jak ona się czuje, co tam u niej, no i mówi, że jest fatalnie. I to było bardzo niezręczne, że w tym momencie miałyśmy pytać Amelia, a czy to nagrałaś, że jest fatalnie? Nie dałam rady. To spróbuj jeszcze raz, może poproś męża. Jest to takie też niezręczne dla dziennikarza, ale oczywiście wcześniej uzgodniłyśmy, że ona jest w stanie, gotowa i chętna, zrobić. Tak, też wszystkie dziewczyny, które wystąpiły w reportażu, miały takie poczucie, że być może komuś pomogą. Jeżeli pomogą choć jednej dziewczynie, no jasne, że ten temat to w ogóle jest warte. Zacznie być ważny, taki w szerszej kręgu, prawda? To ja myślę, że to nie tylko jest, Magda, odwaga, nie? Pokazać, bo my pokazujemy przecież cały czas treści piękne. Na Instagramie, tak, w mediach. To wszystko ma być piękne. Wszystkie kobiety uśmiechnięte, wysportowane, fit. No a tutaj jest moment, w którym prosicie kobietę o pokazanie się od tej strony, kiedy jest, powiedzmy, ona cierpiąca, przez to być może brzydka. No bo jeżeli my dotąd nie pokazujemy tego obrazu, to ona jest udręczona. Tak, ta mimika jest udręczona. Tu widać to cierpienie. Ale to jest prawda tej choroby. Tak, niestety to jest prawda. I też prosimy tę kobietę, by pokazała się w momencie, w którym no właśnie przez całe społeczeństwo te kobiety są atakowane. Czyli to jest ten element, w który się im nie wierzy. To jest element, w który się nie wierzy kobiecie, że boli. Nie przesadzaj, no właśnie, nie histeryzuj, nie wymyślaj. To są komentarze, które słyszą przez lata od lekarzy. Czyli zaglądamy nie możecie teraz, tak boleć. Za drzwi ginekologów i usłyszymy coś bardzo, bardzo brutalnego. Tak. Tutaj dochodzi kolejny element tego, że kobietom się nie wierzy, tego, że kobiety się uważa za histeryczki. Magda, ale czy to znaczy, że w trakcie przygotowywania reportażu odkryłyście, że tutaj brakuje wiedzy u też ekspertów? Tak, oczywiście. Że po prostu jest za mała, nie wiem, odwaga w poszukiwaniu tej prawdy o tej chorobie? Tego nie wiem, co stoi za tą niewiedzą. No na pewno system. Znaczy, zawsze staram się upatrywać problemu w jakichś rozwiązaniach systemowych, a nie w pojedynczych, u jednostek jakiejś niechęci, czy nikomu nie chcę zarzucać złej woli. No tak, ale wiesz, ponieważ pewne jest, że już na studiach oni nie są o tym uczeni. Aha. No to już zaczyna się być jakby ten problem w systemie, ale jest jeden z lekarzy powiedział wstrząsające zdanie, że gdyby to dotyczyło mężczyzn, ta choroba, to co? To już dawno mielibyśmy na nią lek. No boję się, że to jest prawda. To znaczy, no właśnie, to dotyczy kobiet i myślę, że to ma tutaj znaczenie, bo kobietom się nie wierzy. Jedna z dziewczyn nam napisała historię, że lekarz nie wierzył w jej ból, zaprosił jej męża do gabinetu i mąż powiedział, że tak, ją naprawdę boli. I dopiero jak mąż to powiedział, że ją boli, to lekarz w to uwierzył. To czyli jakby ten jak mężczyzna powiedział o bólu, którego nie doświadcza, który tylko widzi, to ten drugi mężczyzna dopiero wtedy uwierzył. Myślę, że ten przykład mówi więcej niż tysiące słów. Dokładnie. No właśnie, czyli ten reportaż jest po to, żeby kobiety miały większą odwagę walczyć o swoją prawdę i domagać się tego, żeby nam uwierzono, żeby ktoś nas wysłuchał. Tak, też na pewno chodzi o to, by dodać sił kobietom, które mają objawy, które je niepokoją, przeżywają, cierpią ból i nikt im w to nie wierzy, nikt nie widzi nic złego, wmawia się im, że są chore psychicznie. Ten reportaż jest też po to, by powiedzieć tym kobietom, że jeżeli masz przeczucie, że coś ci dolega, nie poddawaj się. Ale słuchaj siebie. Tak, przede wszystkim zależy nam na wzroście świadomości. Tak jak wspomniałaś, jest bardzo niewielu lekarzy, którzy mają świadomość, co to jest za choroba i się na niej znają. Bo jednym też kolejnym ogromnym problemem jest to, że są lekarze, którzy coś tam słyszeli, coś tam wiedzą, o co tutaj chodzi, biorą się za leczenie, na przykład biorą się za operację i robią tym kobietom krzywdę. Ponieważ źle zoperowana endometrioza staje się jeszcze bardziej agresywna, rośnie jeszcze szybciej i no jedna z naszych bohaterek miała 11 operacji. O czym to świadczy, że te operacje wcześniejsze były źle wykonane, skoro trzeba było robić co chwila kolejne. No tak. Nikt nie zrobił poprawnej operacji. Celem medycznym w leczeniu endometriozy jest to, by tych operacji było jak najmniej. Najlepiej jedna, porządna, ostateczna.
No, ta historia, którą przytoczyłaś, też mówi nam o tym, jak bardzo ważny jest ten twój reportaż pod tytułem Taka twoja uroda. Tak. Bo to też znane kobietom stwierdzenie, że przecież to nie problem. Dokładnie. I że ból, z którym przychodzi kobieta, który odbiera jej możliwość normalnego funkcjonowania, pracowania, zajmowania się dzieckiem, to jest uroda. Mhm. To nie jest uroda. Ból nie jest urodą. A kobiety to słyszą notorycznie. No taka pani uroda. Nie wiem, co z tym zrobić, to powiem pani, że to jest pani uroda. Okazuje się, że w ogóle kobiety to słyszą też od innych lekarzy, z innymi przypadłościami. No tak jest, proszę pani. Nie wiem, nie chcę tutaj przesądzać, ale wydaje mi się, że mężczyźni tego sformułowania tak często nie słyszą, że taka pana uroda. Myślę, że to zdecydowanie bliższe jest nam, że taka jest nasza uroda i też powinnyśmy się poświęcać i cierpienie jest wpisane w życie kobiety. Tak. Myślę, że wiele z nas to słyszało. Ból też to i kobiecość, swoich matek. A kobiecość to ból. Więc jesteśmy oswojone z tą terminologią, z tymi słowami, ale to powoduje, że często właśnie nie wiemy, że możemy zostać z tą intuicją, która nam mówi, że jest coś nie tak. Tak. Więc wasz reportaż na pewno jest tutaj bardzo ważny i zachęcamy do tego, żeby go oglądać po prostu. No Magda, i teraz taką bym zrobiła może trochę takie połączenie, taką może parabolę względem tego, co powiedziałyśmy na początku, ponieważ twój post kieruje nas w tą pozytywną stronę, że kobieta nie musi tylko być perfekcyjna, nie musi tylko ciągle się martwić, nie musi ciągle bać się, że źle wypadnie, nie musi tylko... No właśnie, być taka uwrażliwiona na tym, że trzeba ciągle się starać i dążyć do ideału, ale może też trochę więcej luzu w tym życiu mieć. I tutaj twoja refleksja jest bardzo mądra i skłania właśnie inne kobiety do takiego myślenia. Ja też swoim pacjentkom o tym przypominam, że zamiast cały czas siebie poprawiać i źle o sobie myśleć i zakładać, że trzeba to wszystko zrobić lepiej, jest twoja propozycja, żeby przyjrzeć się tym oczywistościom, które już zrobiłam, a w ogóle ich nie doceniam być może, prawda? Tak jest. No właśnie. I tutaj... Ja myślę, że to nie tylko tyczy się kobiet. Myślę, że oczywiście mężczyzn to może dotyczy trochę mniej. Oni są zazwyczaj nieco bardziej pewni siebie i tak nie rozdrabniają się, ale na pewno też są tacy, którzy... Też może już nie muszą tyle udowadniać, co my. Tak, pewnie. Ale myślę, że to dotyczy wszystkich, żeby skupić się trochę na tym, co było dobre. No właśnie. I ale ja tutaj, nie mogę radzić jeszcze, bo ja się sama tego ciągle uczę i sama walczę ze sobą, żeby się skupić na tym, co dobre. No ale jesteś najlepszym świadectwem i potwierdzeniem tego, że to trzeba robić, że starasz się wprowadzać teraz w swoje życie taki sposób myślenia, czyli żeby siebie docenić, żeby uznać swoje wysiłki, żeby ucieszyć się ze swoich projektów, pracy, codziennego dnia. No i właśnie, żeby wprowadzić być może coś takiego jak dziennik wdzięczności. Tak. Takie po prostu afirmacje na końcu dnia, w których sobie podziękujemy i uznamy te nasze wysiłki, to co jest w nas dobre. Tak. Ja sobie też to stawiam jako cel na ten rok. No to kochani, myślę, że Magda, którą znacie z codziennych wydarzeń, na pewno często ją widzicie w faktach i nie tylko w faktach TVN24, jest najlepszym potwierdzeniem tego, że nie tylko trzeba być perfekcyjnym i wybitnym, choć dzięki temu ona robi wyjątkowe rzeczy, ale też można doceniać tą swoją pracę i wysiłki. Dziękuję, że dzisiaj tutaj jesteś z nami i o tym opowiadasz. Bardzo dziękuję.